Witajcie! Dzisiaj pyszcza domowa kiełbasa z aromatem tymianku i mocą papryki. Oto jej skład. 0,5 kg wołowiny, 1,7 kg boczku, 2,3 kg łopatki. Wołowinę i tłuste okrawki łopatki mielę na drobno, na sitku 2,7 mm. Boczek na sitku 8 mm, a łopatkę na szarpaku. Przyprawę. 70 g soli, zwykła i pekująca, pół na pół. Po jednej łyżeczce tymianku, czombru, kozieradki mielonej i pieprzu. Papryka ostra, jedna łyżeczka, papryka słodka, dwie łyżeczki. Czosnek mielony, jedna łyżeczka. Ziele angielskie, kumin, kolendra po pół łyżeczki. Na bogato. Mieszam i wstawiam na dzień do lodówki. Następnego dnia dodaję jeszcze dwie łyżeczki papryki ostrej i jedną łyżeczkę tymianku. Wyrabiam i dodaję wodę. U mnie 0,2 litra. Napełniam nadziewarkę i wypełniam jelita wieprzowe 28-30 mm. Tyle mięsa zostało w nadziewarce. Kiełbasy osadzam i suszę w temperaturze pokojowej, a następnie dosuszam w wędzarni. Przy okazji przetestuję wędzarnię Mustang, którą niedawno omawiałem w odcinku technicznym i dostałem na testy. Wędzarnię zamykam. Otwieram wylot powietrza. Ustawiam temperaturę 55 stopni Celsjusza i czas osuszania i podgrzewania 1 godzinę. Po sprawdzeniu, że sucha, napełniam generator dymu z rębką i odpalam. Dymi niemal natychmiast. Ustawiam czas wstępnie na 2 godziny, a temperaturę na 65 stopni Celsjusza. Po 1,5 godziny wędzenia dodaję jeszcze godzinę.
po 3 godzinach wędzenia. Ustawiam czas na 1 godzinę i temperaturę na 90 stopni. Wyłączam generator dymu. Po tym czasie dokładam jeszcze 40 minut. Gotowe. Zostawiam w wędzarni, żeby powoli stygła. Zapada zmrok. Wyjmuję kiełbasę i 4 dni osuszam w temperaturze pokojowej. Można spróbować. Bardzo mocny aromat wędzenia. I mocny aromat w ogóle samej wędliny. 4 dni w temperaturze pokojowej suszona. To jeszcze nie koniec, jeszcze będzie dalej się suszyła, no ale już przekroję, żeby pokazać, jak na tym etapie wygląda i powiedzieć, jak smakuje. Może już teraz po tym podsuszeniu takim wstępnym ja ją zniosę do troszeczkę chłodniejszego miejsca i tam tak do 2 tygodni będzie mogła sobie spokojnie powisieć. Jakbym do tej pory jej nie zjadł, to zapakuję próżniowo, żeby już bardziej sucha się nie robiła, bo to będzie już kamień wtedy. Ukroję kawałek. Tak wygląda. Przekroju. O, pięknie. Pięknie pachnie. Naprawdę bardzo mocny aromat dymu z zewnątrz. Bo trochę pociągnąłem. Jak to się mówi, w stylu takim babciny masz. Nie za dużo, ale naprawdę solidnie. I w środku piękny, piękny zapach wędzonego mięsiwa. No i teraz powinno być tutaj mocno paprykowo, pod każdym względem. Zaraz zobaczymy. Tak. Ciemny właśnie wędzony smak. On tu jest wyraźny. I teraz się przebijają przyprawy. I na samym końcu ostrość, pikantność papryki. Tak właśnie miało być. Ona już jest dość sucha, ale to jeszcze nie koniec. Tak jak mówię, jeszcze spokojnie tydzień, może troszeczkę parę dni dłużej, tylko w nieco chłodniejszej temperaturze, żeby te suszenie już nie było już tak intensywne. Ona już jest pięknie podsuszona, ale jeszcze miejsce jest. I będzie to pyszna kiełbasa, taką jaką najbardziej lubię, którą właśnie ciężko jest nawet szarpać ząbkami, a ja tak właśnie najbardziej lubię kawałeczek kiełbaski w rękę. Coś pięknego. O właśnie. Właśnie tak. O. Dokładnie o to chodzi. Nie była parzona. Całkowicie przetworzona termicznie w wędzarni. Jakby ktoś chciał złagodzić ten intensywny aromat dymu, są na to dwie metody. Albo po prostu mniej wędzić, krócej wędzić, a potem przetwarzać termicznie. Albo po zakończonym procesie zrobionym tak jak ja to zrobiłem, po prostu przelać to wrzątkiem, żeby troszeczkę spłukać to, co tu jest na zewnątrz. Ale w przypadku kiełbas, które mają sobie w spiżarni powisieć,
im więcej tego dymu na zewnątrz, tym dla nich bezpieczniej. Można teraz właśnie na przykład spłukać sobie trochę wrzątkiem, żeby ten efekt wielodniowego wiszenia w powietrzu, w którym jednak jakieś drobiny kurzu się unoszą, spłukać i przy okazji delikatnie złagodzić ten smak. Aromatu tutaj już nie da się ściągnąć. On jest naprawdę intensywny i bardzo mocny. Ten kawałek zaraz sobie jeszcze spałaszuję. Ukroję parę plasterków do zdjęcia. Mam już ładnie podsuszoną, pyszną, bardzo intensywną, mocną i z porządnym pazurkiem kiełbasę. Będę się nią cieszył przez długi, długi czas jeszcze, mam nadzieję. Sprzęt też się sprawdził. Bardzo zgrabnie mu to poszło. No i ta intensywność dymu tutaj też myślę, że ten rodzaj właśnie przestrzeni, która w tym sprzęcie jest i rodzaj użytego generatora spowodował to, że ten aromat jest tak intensywny właśnie dymu. Mocniejszy, wyraźnie mocniejszy niż jak wędzel w wędzarni dekoborniak na przykład. Może to nie każdemu pasować, mi się to bardzo, bardzo podoba. Bardzo, bardzo intensywne, dosłownie jak się schodzi do mnie do spiżarni, wystarczy otworzyć drzwi i tą wędzonkę już czuć naprawdę porządnie. Zapraszam jeszcze raz na kolejne odcinki. Spróbujcie, smacznego Wam życzę. Na razie. Zapraszam, wpadnijcie na zakupy do mojego sklepu. Znajdziecie tutaj takie rzeczy jak wędzarnie i generatory dymu, szynkowary, sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, inne akcesoria do wyrobów domowych oraz unikatowe tematyczne koszulki i literatura dla pasjonatów. Zapraszam.